Z jednej strony kontynuacja, a z drugiej zmiany. Miesiąc po wyborach ich zwycięzcy obejmują mandaty. W miastach i gminach województwa śląskiego inaugurują działalność nowe rady, a prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oficjalnie obejmują stanowiska. Łukasz Kądziołka z kamerą odwiedził dziś Katowice, Rudę Śląską i Chorzów. Brawa w Katowicach i brawa w Chorzowie. Dzisiaj wielki dzień dla zwycięzców ostatnich wyborów. Odbyły się pierwsze sesje rad w miastach. W Katowicach prezydent Marcin Krupa już po raz ostatni złożył przysięgę. Tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców naszego miasta. Podkreślał, że kontynuacja jest miastu potrzebna. Pokazują inne miasta, które doskonale się rozwijają, które mają kontynuację realizacji poszczególnych działań rozwojowych zapewnioną, a w tych miastach, których się często władze miejskie zmieniały, to widać wręcz odwrotnie, to nie tylko stagnacja, ale też takie cofanie się. Zmiany zaszły jednak w Radzie. Pojawiły się nowe twarze, a także nowy przewodniczący. Jeszcze nie ma doświadczenia i potrzebuje wsparcia, ale nowe obowiązki już wzywają. To duży kredyt zaufania. Mam nadzieję, że ta kadencja upłynie pod znakiem współpracy i dobrej pracy na rzecz miasta. Nowi radni powinni być zmotywowani, o czym jest przekonana debiutująca w Rudzkiej Radzie. Chyba każdy, kto robi coś po raz pierwszy, zaczyna jakiś nowy rozdział w swoim życiu, to powinien czuć taki jakiś lęk, ale mobilizujący do tego, że zaczyna się po prostu coś nowego. Sam prezydent Rudy Śląskiej zwraca uwagę na to, że po krótkiej, półtorarocznej kadencji ma przed sobą jeszcze sporo ciężkiej pracy w mieście. Samorządy mają trudne budżety w tym roku. Więc liczę, że ta zmiana, która nastąpiła u samej góry, będzie skutkowała tym, że ta reforma finansów nastąpi. Nie reforma, ale rewolucja. Czeka chorzowski urząd. Ciężko na sercu, bo to był ogromny wysiłek. Jeszcze ciężej niż Szymonowi Michałkowi, który w wyborach sprawił wielką niespodziankę, może być dotychczasowemu prezydentowi Andrzejowi Kotali. Spróbuję, tak mi dopomóż Bóg. Dzisiaj ślubował już nie jako prezydent, tylko jako radny. Pierwsza sesja w Chorzowie przyciągnęła największe zainteresowanie polityków. Nowy prezydent już dziś zapowiedział, co zrobi w rozpoczynającej się kadencji. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że będziemy realizować tą obietnicę, o której wszyscy mówili, bo inaczej by ludzie po prostu na mnie nie zagłosowali w tych wyborach. Natomiast stadion nie jest oczywiście jedyną obietnicą w naszym programie wyborczym. Teraz wszyscy prezydenci, ci nowi i ci, którzy nie odstąpili swoich foteli, muszą się wykazać i zrealizować to, co w kampanii łatwo było obiecać.